Dzisiaj szybki poradnik, na co zwrócić uwagę przy wyborze drzwi wewnętrznych. Pierwsza kwestia to jest niewątpliwie aspekt wizualny. Czyli czy te drzwi będą gładkie, czy będą z fazami, czy będą z przeszklejami, ile tych przeszkleń, czy będą białe, jednokolorowe, czy w strukturze drewna. To już zostawiam Wam, dlatego że to jest kwestia po pierwsze indywidualna, zależy od naszego gustu, a po drugie zależy od tego, jakie macie wnętrze, bo czasami te drzwi mają być elementem, który ma być niewidoczny, ma służyć tylko temu, żeby gdzieś wchodzić, wychodzić, a czasami w drugą stronę chcemy te drzwi wyeksponować, chcemy, żeby były, nie wiem, kontrastowe z posadzką, ze ścianą i tak dalej, żeby się wyróżniały. W kwestii wizualnej mogę powiedzieć tylko tyle, że kolory jednolite, biel, popiel, ewentualnie antracyt to dalej bardzo modne kolory z naciskiem na biel. Jest to bardzo częsty wybór inwestorów. Natomiast pojawiło się też wiele bardzo ładnych oklejeń drewnopodobnych, które nie są już płaskie i nie wyglądają jak taki typowy nadruk, ale mają fajną strukturkę, którą można wyczuć pod dłonią. To są tak zwane okleiny 3D i bardzo fajnie imitują fornir, więc wyglądają naturalnie. Druga sprawa to rozmiar. No i tak, zaczynamy od szerokości skrzydła. Jeżeli chcecie, żeby Wasze drzwi miały szerokość skrzydła 80 cm, to otwór w ścianie musi mieć 90 cm. Jeżeli skrzydło ma mieć 70 cm, to otwór w ścianie musi mieć 80 i tak dalej. Ale tutaj uwaga, w zależności od producenta te wymiary mogą się minimalnie różnić, więc warto jest dopytać już po wyborze konkretnego modelu, jaki otwór ma być dokładnie przygotowany, jeżeli chodzi o szerokość i wysokość, ale od gotowej posadzki. Także w zależności od tego, czy będziecie mieć płytki, panele czy drewno, trzeba to wszystko razem ze sobą zestawić, żeby nie było niespodzianek i żeby ten otwór był rzeczywiście dobrze przygotowany. Kolejna sprawa to jest grubość ściany. I po co to jest potrzebne? Po to, aby przy zakupie drzwi, przy robieniu zestawienia, wiedzieć, jaką dobrać ościeżnicę. Ościeżnica może być albo stała, albo regulowana. Jeżeli jest regulowana, co jest częstszym wyborem, to może być na przykład zakres od 12 do 14 cm, więc jeżeli Wasza ściana ma, nie wiem, 12,5-13 cm, to wszystko będzie w porządku. Kiedy mowa o ościeżnicach, warto tutaj wspomnieć o ościeżnicy ukrytej. Jest to najbardziej minimalistyczna opcja, jeśli chodzi o drzwi, dlatego że samą ościeżnicę montujemy na etapie właściwie wykończenia ścian, ona musi być później obrobiona, żeby wszystko było estetycznie, a samo skrzydło drzwi jest zlicowane ze ścianą. I tutaj też w zależności od aranżacji to skrzydło może być pomalowane farbą tą samą, którą jest pomalowana ściana, może być obłożone tapetą, może być na tym tynk, może być jakaś inna okładzina, także możliwości jest naprawdę sporo. Jedyny minus, o ile to jest minus, to jest cena. Taka ościeżnica jest po prostu sporo droższa od standardowej. Kolejna sprawa to kierunek otwierania drzwi. Prawe czy lewe? To jest po prostu odwieczny problem. Nie wiadomo, które są prawe, które lewe. To nie jest nic skomplikowanego. Wystarczy, że staniemy sobie na wprost drzwi i jeżeli mamy zawiasy po prawej stronie, to te drzwi są prawe, bo otwierają się na prawą stronę. A jeżeli zawiasy są po lewej stronie, otwierają się na lewą stronę, to są lewe. Koniec filozofii. Następny dylemat, przed którym możemy stanąć, czy drzwi mają być przylgowe, czy bezprzylgowe. To jest taki mały detal, który jest zauważalny po pierwsze wizualnie, a po drugie w cenie. Te drzwi, które są bezprzylgowe, są droższe. Drzwi przylgowe to takie, które mają zawiasy widoczne, natomiast drzwi bezprzylgowe mają te zawiasy schowane, więc ich nie widzimy, także to, co jest widoczne, to ościeżnica i samo skrzydło drzwi, więc jest to rozwiązanie bardzo minimalistyczne i estetyczne. Natomiast kwestia tego, czy te zawiasy będą przeszkadzać, jaki mamy budżet, czy chcemy dopłacać tylko do tego, aby te zawiasy schować. Jeśli tak, to super. Kolejna sprawa to akustyka drzwi. Tutaj w zależności od tego, czy to mieszkanie jest dla nas, czy robimy mieszkanie na wynajem, czy chcemy, aby każde pomieszczenie było mocno wygłuszone, musimy sobie dobrać odpowiednie wypełnienie drzwi. Takie najprostsze, najbardziej standardowe i najtańsze wypełnienie to tak zwany plaster miodu.
te drzwi raczej nie są zbyt mocno wygłuszające. I tutaj mamy wartość około 17 dB. Kolejnym wypełnieniem, które już na pewno bardziej wygłuszy pomieszczenie, jest płyta wiórowa otworowa. Jest to taki materiał, dzięki któremu te drzwi wygłuszą nam pomieszczenie. I tutaj mamy wygłuszenie na poziomie około 30 dB. W zależności od producenta możecie wybrać także drzwi, które będą jeszcze bardziej wygłuszające, na przykład na poziomie 42 dB, ale to już są takie tak zwane drzwi akustyczne i jest to takie wygłuszenie, które często pojawia się w drzwiach wejściowych do mieszkania. Przy zamawianiu drzwi warto jeszcze wspomnieć, żeby w łazience pamiętać o podcięciu wentylacyjnym. Teraz jest to nieduże, estetyczne podcięcie. Wcześniej stosowało się tuleje, które dalej są dostępne. No i dochodzą wszelkiego rodzaju blokady, zamki, klucze. Na co warto zwrócić uwagę, jak się decydujecie na blokadę do łazienki. To jest ona o tyle fajna, że nawet jeżeli ktoś się zatrzaśnie w środku, to i tak z zewnątrz jest możliwe, żeby tą blokadę otworzyć, na przykład za pomocą widelca czy noża. Był taki szybki przewodnik o tym, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze drzwi wewnętrznych. Mam nadzieję, że te informacje były przydatne. Dzięki, że obejrzeliście. Zapraszam do subskrypcji kanału i do następnego.